mógłbym zrozumieć wszechświat. A i tak nie poznałbym prawdy o tobie. To znaczy, kim ty do cholery byłaś? Pamiętasz? Pierwszy dzień, kiedy tutaj przyszedłem, wiedziałem, że nie dobiera się do ciebie za nim. Jak ja to powiedziałem? Wychodzę. Mogę zapłacić? Pamiętasz? Ostatni dzień. Wczoraj narobiłem tu wrzasku przy twojej matce. Aż się zatrząsł cały ten cholerny burdel. Razem z tymi twoimi, jak ty ich nazywasz, gośćmi. Mnie też do nich zaliczałaś, prawda? Przez 5 lat byłem tu raczej jednym z pensjonariuszy. Nie mężem! Zostawiłaś mi w spadku Marcella. Replikę męża. W replice naszego starego pokoju. I wiesz co? Wiesz co? Nie miałem nawet jaj, żeby zapytać go, czy robił z tobą te same numery, co robiłaś ze mną. Nasze małżeństwo było dla ciebie liśmią jamą. A wszystko, czego potrzebowałaś, żeby ją opuścić, to cicha brzytwa i wanna pełna wody. Ty dziwko, ty lataczynico, w rzutku Boga, obyś smażyła się w piekle. Jesteś gorsza niż największa kurwa, którą można spotkać na ulicy. A wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo kłamałaś. Okłamywałaś mnie, a ja ci wierzyłem świadomie.